czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Jana w rozdziale 6, w wersetach od 1 do 21. Potem oddalił się Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szło za nim wiele ludu, bo widzieli jego znaki, które czynił wśród chorych. Jezus wszedł na wzgórze i siedział tam ze swoimi uczniami. A była blisko Pascha, święto żydowskie. Wtedy Jezus podniósł oczy i ujrzał, że wielu ludzi idzie do Niego. I powiedział do Filipa: gdzie kupimy żywności, aby oni mogli jeść? Mówił to, aby go doświadczyć, bo sam wiedział, co miał czynić. Filip odpowiedział mu: chlebów za 200 denarów nie wystarczy dla nich, aby każdy z nich choć trochę otrzymał. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, powiedział mu: jest tu jeden chłopczyk, ma on 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, ale cóż to jest na tak wielu? Jezus powiedział: każcie ludowi usiąść. Było w tym miejscu dużo trawy i usiedli mężczyźni w liczbie około 5000. Wziął Jezus chleby, podziękował i rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym, także i z ryb, ile chcieli. Gdy się nasycili, powiedział swoim uczniom: zbierzcie kawałki, które zostały, żeby nic się nie zmarnowało. Zebrali więc i napełnili 12 koszów kawałków z tych 5 jęczmiennych chlebów, które pozostały po tych, którzy jedli. Ludzie ci, widząc cud, który uczynił Jezus, mówili: zaprawdę ten jest prorokiem, który przychodzi na świat. Jezus, wiedząc, że chcą przyjść i porwać go, aby uczynić go królem, samotnie oddalił się ponownie na górę. Gdy nastał wieczór, zeszli jego uczniowie nad morze. Wstąpiwszy do łodzi, płynęli na drugi brzeg morza do Kapernaum. Było już ciemno, a Jezus jeszcze nie przyszedł do nich. Morze burzyło się pod wpływem silnego wiatru. Przepłynąwszy około 25 albo 30 stadiów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu oraz zbliżającego się do łodzi i się zlękli. On im powiedział: ja jestem, nie bójcie się. Z radością wzięli go do łodzi i natychmiast łódź znalazła się przy lądzie, do którego zmierzali. Tłumy podążają za Panem Jezusem, ale w rzeczywistości wielu, jak dzisiaj w chrześcijaństwie, pociąga raczej Jego moc niż Jego łaska czy moralna doskonałość. Lecz mocy nie można oddzielić od łaski i moralnych cech Jego charakteru. Co widzimy, gdy Pan Jezus dokonuje cudu rozmnożenia chleba? Mały chłopiec, wymieniony w wersecie 9, jest dobrym przykładem na to, że nawet w młodym wieku możemy zrobić coś dla Pana i dla dobra innych ludzi. Wydaje się, że był on jedynym, który pomyślał o tym, by wziąć ze sobą coś do jedzenia. Ta niewielka ilość pożywienia oddana Panu do dyspozycji staje się w jego rękach środkiem do nakarmienia 5000 mężczyzn. Kiedy Pan chce nas użyć, nie powinniśmy zasłaniać się młodym wiekiem czy niedostatecznie dużymi zasobami. On wie, jak je wykorzystać. I mamy tutaj odnośnik do księgi Jeremiasza, 1 rozdziału 6 i 7 wersetu. Wtedy rzekłem: ach, wszechmocny Panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Na to rzekł do mnie Pan: nie mów, jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek Cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co Ci rozkażę. Cud rozmnożenia chleba staje się powodem, dla którego lud zamierza obwołać Pana Jezusa królem. Ale on nie może przyjąć królestwa z ręki człowieka. I mamy tu odnośnik do 5 rozdziału 41 wersetu tej Ewangelii. Nie przyjmuję chwały od ludzi. A więc Pan Jezus nie może przyjąć królestwa z ręki człowieka, tak samo jak nie przyjął go od szatana. Dowiadujemy się o tym z Ewangelii według Mateusza, 4 rozdziału od 8 do 10 wersetu. Ponownie wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata i ich chwałę. I powiedział mu: to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Wtedy Jezus powiedział mu: idź precz, szatanie, bo napisano: Panu Bogu Twojemu pokłon będziesz oddawać i Jemu samemu będziesz służyć. Sam Bóg uczyni go królem. I mamy tutaj odnośnik do psalmu 2, 6 wersetu. Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej. W ostatniej scenie, również jaśniejącej blaskiem mocy i łaski naszego Pana, widzimy, jak idzie On naprzeciw uczniom po wzburzonym morzu, co wywołuje u nich przerażenie. Lecz Jego słowa: ja jestem, nie bójcie się, uspokajają ich.